Witam was bardzo serdecznie tu, Spadajron, i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Red Dead Redemption 2. Jedziemy sobie, uciekamy znowu. Standardowo znowu uciekamy. Dużo się działo w poprzednim odcinku, tak naprawdę dużo, dużo. No i uciekamy znowu, po raz drugi. Bo tam nie liczę tej pierwszej miejscówki tam w górach, co byliśmy. To tak nie liczy się, to się nie liczy. Should be going for Jack. We will. We have to move everyone first before that bastard Milton comes back with an army. We ain't no use to Jack in jail or at the end of a rope. I don't even know what to think no more. Just keep our cool. Be smart about this. Smart? Are you joking? No. We made too much noise once again. We drew him right to us. No nie ja, to Mika znowu palił maniany. Jezus Maryja, po prostu. No. Zajebiste to było. No zawsze kasa, kasa. We lost Sean, Mac, Davey, Jenny, and for what? We can't change what's done. We can only move on. But one day, we need to start learning from our mistakes. No. It ain't all bad. We've had a rocky run. Mm-hmm. We'll be okay. We'll get through it. Dutch will fix it. Dutch will come up with a big plan. Jak zwykle. Every plan gets us into worse trouble. We're getting further from where we're meant to be going. Now you can't put all this on Dutch. You're worked up, and rightly so. Just don't get too far in your head with all this. You'll never get out. It's a goddamn mess. That poor kid. We chose this life. He didn't. I don't know. I think this life chose us. You, me, Dutch, Hosea. Dobra, musiałam sobie ten godniej siąść. Dlatego nam się zatrzymali. I could just leave again and no one would ever know. But some wolves thought otherwise. Oh, właśnie. Look, you're here now. In this spot we're going to, it's close to San Denis. All right. Should be just down this path to the left here. Now, I was saying something. Oh, yeah. As soon as we get the others safe, we'll find this Bronte and get Jack back. Bronte. What is this place? Lenny found it. Big old run-down plantation house. Another gang was holed up there for a while, but we sent them on their tak, przegodniliśmy. Mówiąc grzeczniej. Where we got that dynamite for the bank job. That's it up ahead. Four walls and a roof. We're moving up in the world. No. You ain't seen inside it yet. Come on. Sooner we get this done, the better. No, i spoko. Się wynieśli. Chyba tak. Zobaczmy, czy faktycznie jest ten. Weźmy sobie brońkę do łapki. Ale będziemy mieć każdy swój pokój. Było, znaczy jeden uciekł. Czekaj, gościu, pomacam cię, chyba że mi nie pozwolisz. Jakbyś tak właśnie zawsze szybko to robił. Halo? No, raczej u góry ktoś na pewno będzie.
Na górze, dobra. Ja myślałam, że można. Chodź tu. A, będziesz miał pecha. Widzę cię. Nie, kuźwa, gościu. Wcale cię nie widać. Ani trochę. Kratki. Ja cię pomacam sobie, gościa. Chodź tu, gościu. Mogę? Średnio najeżdża. Ale jakiś ten... amunicją. Jak zwykle mi chowiesz broń. Nie ten. Jeszcze ktoś tu może być, więc... Co? You are some of the coward, like you. The bounty hunters, the freedmen, no i co? The sharpened beggars, the army of criminals who stole our land and our government. I survived them all. Our fight will live on. Wiedziałam. Wiedziałam, że pewnie może się tak zdarzyć, dlatego nie strzelałam. Czekałam, aż co on zrobi. No już wszyscy leżą. Dobra, schodzimy na dół. Wszystko spoko, jak tam na dole. Posprząta się Javire i wszyscy będą zadowoleni. Może. Here. Give me a hand moving these bodies. Don't want the others walking into this. O, lepiej, żeby nie widzieli, po co? Po co ich stresować? A tych z góry to co, kurde, wyparują? Teleportują się. Będę pierwsza, pa! Okej, I can deal with the rest of the bodies. You go meet up with the caravan. Guide them in. All right, see you soon. Poważnie, ja mam to zrobić, iść na samą górę i ich rzucić, Jezus Maria. No spoko, będzie ten noszenie, wszyscy są u góry, no nie? Ja. No, świetnie. A da się ich jakoś tak, wiecie, szybciej ogarnąć. Zacznijmy od tamtego na końcu. Przy pomoście. No dzięki za info. Ja sobie, wiecie, zrobię ten. Zniosę ich na dół. Wszystkich. Jak będę po trochu przenosić. No bo jak inaczej. To chyba, że się nie da ich teraz. Wiecie. Bo muszę akurat tam ich zostawić. Próbuję, wiecie. Nie. Nie da się. Jejku! Wow, no to świetnie po prostu. Wiem, że można właśnie zostawić gdzieś ten. Nieść ich na dół, zostawić na dole i tak pomału sobie ten. Amciu! Podali do jedzy ten, kolację. Smacznego, krokodyl.
Krokodylo aligatorze. Okej, dobra, chyba nie trzeba robić wszystko. Jezu, to by było chyba... Może nie trudne, ale... Wow, czasochłonne. Ha, nie twoje. Aligatory macie. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, would you two kindly work your magic? Kuchnia. A kysz. Sure. Come on. George? Yes. Could I have a word with you? Not now. Meh. Ona tak bardzo chciała porozmawiać z tobą. Nie kłócicie się. All I've got going on, and she wants to talk. Everything okay? Może w ciąży chce ci to powiedzieć. So, where are we going? To take a look at this eighth wonder of the civilized world. Który ósmy cud świata? Aha. Do miasta chcesz, co? All right. I guess this day ain't over yet. Not quite. Good work back there, Arthur. Everything went okay? Few loose ends, nothing major. And John, about what you'd expect. He's taking it hard. We are going to get that boy back, whatever it takes. I need you to start asking around in the city for Bronte. Subtly, of course. Public places, maybe start with the saloons. No, dowiemy się na pewno coś. Of course. What about the Pinkertons? I'm fairly sure nobody followed us. We moved out fast. Miarę szybko. And then? I think we need to move a little further. Put some ocean between us and all of this. The mess with those two families. Losing Sean. I see things differently now. Naprawdę? Lśnienia dostałeś nagle? I truly believe the paradise lay somewhere in the west for us. But I just... don't know anymore. So we're leaving the country now? Maybe. I'm still thinking about it. Whatever we do, we'll need more money. In any case, we have more pressing matters to attend to first. Kasa, kasa. Wiecznie kasa. Standard. Zaś jakimś zadym odpierdzielom tutaj, coś mi się wydaje. Też taki wzór mają. Okay, there she is. A real city. The future. No właśnie. Faktory jakieś ten. Faktory. Big cities. They're always repellent. Exactly. Kiedy nam broda urosła, ja się pytam. Yes. Yes. Kolejny chapter będzie. Pewnie, co? Tak, czwarty. Saint-Denis. Ej, w końcu jesteśmy w mieście, w którym zawieźli mnie daleko kiedyś. Kiedyś bardzo daleko. Czekajcie, ten, tylko muszę... Dobra. Dobrze, co my mamy? Jakie zadanka? Co nam się pojawiło? BR. No tak, musimy poszukać tego gościa. Więc może zacznijmy od najbliższego miejsca. Czy ja coś jeszcze potrzebuję ewentualnie? Sera, ale to potem może. Na razie możemy jechać dalej. Szybciej byś jechał, co? Kurde. Nic ze mną jest nie tak, wszystko jest w porządku. Co to miało być? Kuźwa, gościu! Coś ty zrobił, no świe... Koniu ucieka. Hej!
koniu, weź się uspokój! Debil jechał i nie potrafił. Ja pierdzielę, no nie mogę po prostu, co to było. Wyczeszę cię, nakarmię cię, proszę. No i co? Miałeś wyczesać. Może się nie da wyczesać go, jak jest wkurzony. I co, wyczesałam go w końcu? Ja pierdzielę. Spokojnie, konie. Konie, koniu. Masz, jedz. I co z nim gościem, z tym się stało? Gdzie on go wywaliło? Masakra po prostu. Nie wiem, czemu pokazuje mi po lewej stronie, że mam jechać, jak to jest druga strona. Nie, nie zgubiłam się ani trochę. Czemu tutaj macie postoju dla koni? Biedne konie, co ja mam z nimi zrobić? Znaczy koniem, konie. Liczbie nogi, liczbie pojedynczej. Stick 'em up, cowboy. Co? Jezus Maria, no. Here we are in a strange land of papists and rapists. America's very own Gomorrah. This city's all of the same to me. So, how you get on? I've been asking around about Mr. Bronte. And from what I've heard, this establishment is our best lead, but I haven't had any joy in there so far. So, I should just give it a shot? I think so. Just keep it cool. You know me? I'll meet you back here anon. Jutro się spotkamy. Wszyscy elegantko ubrani. Jak patrzą na mnie. Halo. Zajmijcie się swoimi interesami. Ile razy mam wołać... No bardzo niecierpliwego. No przeczytałam zamów whisky. I się zwiesił zdech. Halo, pobudka. No i nie mogę. Gro, ja cię proszę. Widzieliście, że nacisłam. Ja pierdzielę. Jakiś punkt kontrolny. Zajebisty. Nie. Dobra, nie chcę tego. Spierdzielajcie mi z tym. No nie mogę nic. Mogę się... Wow. Popatrzył się i już ten... Dzięki, że nic nie mówicie. Tak oto stali się niemowami. Telepatycznie rozmawiają. Hey, I'm asking. No, leave it, Fred. What do you mean, leave it? Look, I don't know what business you in, but leave it, Fred. You and your pal that was in here before. A jednak nie. Bronte? Angelo Bronte? Tak. Mr. Big, Mr. Italian, spaghetti eating, long streak of piss big. Spaghetti. He makes my skin crawl. I'm so squally a cocksucker. You know what I mean, friend? Where can I find him? Gdzie? Well, I reckon you talk to them kids in the alley, they'll know. Oh, Boże. Oh, and friend, you be careful now. They're not to be trusted. Imigranci. Mieszczę się gdzieś tędy?
i rozwaliłam wam. Chyba tak średnio tu. Halo, ktoś mi coś powie? Będę gonić. Bez celu. No i czemu tu nikogo nie ma? Halo, tu są jakieś ten... Hey, you got a cigarette, mister? Maybe. Huh? I'm looking for a fellow named Angelo Bronte. Italian. I know him. Everyone knows him. Where is he? We'll take you to him. What it'll cost. Za papierosy? I reckon I can pay. $5. Where's he live? $5. I'm an entrepreneur. If you don't want to pay, then I don't want to walk. Oh, man. That's a bad breath. Here. Come on. This way. Let's go, mister. Proszę pana, proszę za mną. Stay close. Easy to get lost around here. Come on then. A co robię? No. Don't worry. No one knows it as good as me and Cleet. Is that right? Hope you won't need his services, but you got the doctor on the corner there. Nice enough fella. To już wiem, byłam u niego. Z jakimś takim nieszczęśliwym gościem. Coś mu się stało. That's the Church of the Holy Blessed Virgin, mister. Modeled on the famous church in Toulouse, which is in France. You been to Toulouse, mister? No. We're Catholics here, mister. Ain't Baptist or nothing. My mama said they used to burn Protestants and all, but we all friends now. Isn't that the most beautiful testament to God's love for us all? Super. They don't have nothing so fine where you come from, mister. Look at them fine steeples. Oh, just big. Nie. Jak ja mam dogonić? Kuźwa mać. Moje 1000 ponad dolców mi zarąbali. Kuźwa mać, no chyba kwicie ze mnie. Zaraz konia zabieram. Dawaj, złodzieju, kuźwa, bo cię jak trzepię cię po głowie. Koniu, no wiesz ty co? Tu nic nie ma. Ha, ha, ha. Hey, you see a kid about 14 years old run through here? Why, yes, we did. He went around the corner there. Damn snitch! You better stop right now! Hey! Moron! Kurde, no. Zajebiście. Myślisz, że nie umie wyważać drzwi, czy co? Dzieciak. No. Przeskakuj mi, chłopie. No super. Ja ci kuźwa zrezygnuję, gnojku mały. No coś mi się... Seen a kid come through here about 14, 15? Oh yeah, he ran right to us. Ran around the corner there. And my arthritis feeling much better. Boom! Things are becoming so chaotic. This is fun, mister. I like you. Kuźwa, nie no. Ciągam broń. Nie żebym miała strzelać, ale. Stop!
Kurde. Też mam broń, wyciągłam już. He robbed from me. Now give me back my stuff and take me to Angelo Bronte. Senor Bronte. The kid was gonna show me before he robbed me. Now, come on. You new in town, mister? No, raczej. Come on. Mr. Bronte's got a lot of friends, mister, but I ain't never seen you. We ain't friends. You don't like no one, mister. Mr. Bronte, he's got fine hair. He got a beautiful Wspaniałe house. Włosy. I am proud to work for him. He got 50 men, mister. Why he gonna care a thing about you? I just want to speak with him. I'm sure you do, mister. You and them friends of yours been asking about him all over town. He been mighty disrespected. Bunch of muddy Yankees in town asking questions. Oddawać forsy, kurde. You and your friends should pay him a visit, mister. He's got a big house on Flavian Street opposite the park. Hey, yokel. Now, get out of here. Czekaj, czy wszystko dostaliśmy z powrotem. Kurde. Żeśmy się nabiegali. No chyba tak. Koń, proszę cię. Może mi konia przejedzie. Może nie. Koniu, kuźwa, co jest z tobą? No, sprzedam cię, kurde, jak tak będziesz się zachowywał. Boże drogi, masakra z nim. Dobra, też mogę schować. Mam nadzieję, że mniej więcej jadę w dobrą stronę. Nie. Teraz gdzie ty zaś przesiadujesz? Słyszałam. Dobranoc dla ciebie. Where you been? Getting robbed? Who by? Bunch of children. I won't inquire anymore. But I found Mr. Bronte. Seems to be some Italian Mr. Big in town. Everybody knows him, but nobody wants to talk about him. Apparently lives in a big house on Flavian Street, opposite the park. Huh. Good work. So what now? We go pay him a visit. I'll get John. You meet us there. Okay. Whatever it takes, we need to get that boy back. No okej, okay, spoko. Ale to już w następnym odcinku sobie zrobimy. Chyba, że nagle, wiecie, nagle będziemy musieli robić dalej. I can't decide which I like less. The swamps or the city. Both are full of parasites, reptiles, and slime. We're a long way east of land we know, and far from real open country. No okej, mamy to. Mamy to. Widzę, że pojawiły nam się nowe rzeczy. Dobra, misja wykonana, zniknij. Chciałbym zobaczyć właśnie te misje całe. Tu mamy właśnie jakąś nieznana osoba. Tu jest kolejna nieznana osoba. No tu już mamy Dacza i całą tą misję. Tu ktoś... Leny chyba coś... Nie, Strauss. Mary Beth potrzebuje coś. No. I tyle. Tak jak mówię, dzisiaj sobie skończymy. Jutro zobaczymy, co tam... Prawdopodobnie porobimy sobie te poboczne. Te białe. I o co będzie tam chodziło? No nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami z znajomymi, gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bo bardzo miło i bardzo mi to pomogło.
No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Red Dead Redemption 2. Dzięki. Cześć.